сейчас заставлю такого. Вы еще? Жа. Кади кто еще уже тут ешь чай? Ты можешь? Зробить какой-то не ужать. Можешь? Ты же чай. А вы кожи значит. Coś, co będzie taką odpowiedzią dla tego, kto ci te życie uratował. Nie możesz mu za to zapłacić. Nie możesz. W zasadzie nic nie możesz. Co możesz? Podziękujesz mi? Jak ktoś ci uratował życie, to tak jakbyś dostał nowe życie. Drugie życie. Bo teoretycznie powinieneś nie żyć. W jakimś momencie powinno twoje życie się skończyć. Teraz na tej granicy przed ktoś ci uratował życie. I to jest nowe życie, drugie. Niby jest ta ciągłość, ale musisz być świadomy, że mogła nastąpić przerwa. I żeby zareagować, to można zareagować tylko tym nowym życiem. Paweł mówi, myśmy głupi dla Chrystusa. Myśmy głupi dla Chrystusa. On zgłupiał dla Chrystusa. Wiecie, ilekroć zarzucano mi różnego rodzaju fanatyzm, to przypomina mi się właśnie Paweł. On zgubił za Chrystusa. Nie zmądrzał. On nie stał się bardziej elokwentny, on nie stał się bardziej jakiś taki przyjazny środowisku. On stał się w ogóle nieprzyjazny środowisku. On zgubiał. Zgubiał. To jest bardzo ważne. Żeby zrozumieć. Bo on zrozumiał, że dostał nowe życie i to nowe życie ono staje się dziękczynieniem dla tego, który mu to życie uratował. On tak on podziękował swoim życiem. Powiedział, ja nie mam nic dla Ciebie, Panie Boże mój, tylko to życie. Ja zgubieję teraz. Fanatyzm jest jedyną słuszną drogą. To jest jedyna słuszna droga. To jest droga fanatyka. Rozumiecie? Droga fanatyka. Tam nie ma ani grama takiej mądrości ludzkiej. To jakby, czemu ty tak żyjesz? Dlaczego ty tak żyjesz? Po co? I ty nie masz racjonalnego wytłumaczenia, po co ty tak żyjesz. Nie masz. Bo ty zgłupiałeś dla Chrystusa. I to jest słuszne. Zgłupieć dla Chrystusa. Nie chciej być mędrcem. Nie chcę. Bo to cię będzie wykolejać. To cię wykolei. Bo każdy dzień będzie stawiał przed tobą wyzwania, co zrobić, aby podziękować tym dniem Bogu. I to cię będzie prowadziło do szeregu głupot. Nie bój się tego. Jeżeli się obawiałeś fanatyzmu, to przyjdź dzisiaj do Boga z tym i powiedz, Boże, przepraszam Cię, bo ja się bałem zgłupieć dla Ciebie. Ja się obawiałem, miałem pewne obawy. Wydawało mi się, że to nie do końca jest w ten sposób, bo nie ma takiego wzorca w tym świecie.
Ale ja chcę Ci podziękować tym nowym życiem. Podziękować tym nowym życiem. Zrób to dziś. Odetnij się od każdej formy takiej światowej mądrości. I nie bój się tego, że coś się wydarzy negatywnego. Nic się nie wydarzy negatywnego. Paweł powiedział, myśmy głupi dla Chrystusa. My zwariowaliśmy w Nim. Staliśmy się ludźmi, którzy są totalnie inni. Tworzymy, przyjaciele, zaczątek nowego narodu. To fanatyzm. Fanatyzm. Rozumiecie? Tworzymy zaczątek nowego narodu. To jest fanatyzm. Chciałbym, żebyście w tym się rozwinęli w swoich sercach. Żebyście w swoich sercach byli fanatykami. Ludźmi, którzy zgłupieli dla Chrystusa. Ludźmi, którzy wytworzą nową przestrzeń, gdzie świat będzie patrzył i będzie mówił, oni są nienormalni. I to będzie dla Ciebie wielki prezent, jak Ci świat powie, że jesteś nienormalny. Jak Cię zostawiają. Jak do Ciebie mówią, Ty się nie nadajesz do tego, co tutaj prezentujemy. Jesteś jakiś inny, to jest prezent dla Ciebie. Prezent. Prezent. Rozumiecie to? Zrozumcie, że to tak działa. Tak to wygląda. I tak się módlmy dzisiaj. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, że Ty dałeś nam absolutnie nowe życie. Że to nowe życie, które doprowadziło nas do miejsca, w którym wszystko się zmieniło. W którym każdy element naszego jestestwa został zmieniony na zupełnie inną przestrzeń. Uwielbiam Cię, Boże, za to. Wywyższam Cię, Królu, za to. Jezus, Ty jesteś Królem i Panem. Jezus, Ty żyjesz we mnie i wokół mnie. Jezus, Ty rządzisz. Jezus, Ty panujesz. Jezus, Ty jesteś ciągle sam. Jezus, wzywamy Twojego potężnego imienia. Wzywamy Twojego imienia. Wzywamy Twojego imienia. Jezus, jest na rynku. Mesjaszu. Yeah.
Cheira com
Jest pokonany.
Ewangelii ma zbawić w ogień. Bóg mówi, co masz? Masz strony głosowe i masz mojego świętego ducha. Masz strony głosowe i masz swojego świętego ducha. Od tego się zaczyna wszystko, od tego jest każdy początek. Co masz? Co masz? Masz Jezusa i masz świętego ducha. Tego samego, który podniósł Jezusa z martwych. Bo dopiero do tego, co mamy, będzie dodane. Będzie dodane. Co mamy? Mamy struny głosowe i mamy świętego ducha. Rozpal ogień, rozpal ogień, rozpal ogień, rozpal ogień, rozpal ogień, rozpal ogień. Mówi się innymi językami, nie ustawaj, mówi się innymi językami. Na początku świata.
Zawołaj z głębi do Niego! Zawołaj z głębi do Niego! Dziękuję Ci, Jeszua, że możemy razem wymyślić się, oddać Ci chwałę! Uwielbiamy Ciebie! Potężny Królu! Potężny Królu! Panie nieba i ziemi! Uwielbiamy Ciebie! Zwyciężamy przez Twą krew, co dzień
zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy. Przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy. Zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc. Zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc, zwyciężamy przez Twą krew.
zwyciężamy przez Twą moc. Zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień, Jezu, zwyciężamy przez obecność Twą. Zwyciężamy przez Twą moc. Zwyciężamy przez obecność Twą.
Zwyciężamy przez Twą krew. Co dzień Jezus zwyciężamy.
home of us, commanded you. Shun de l'orto, Jesus. Rema de la fara de la rete 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 de la Shakatana manana serala. Shalom. 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 Jako Kościół będziemy dużo ewangelizować i autentyzować. Ale żeby skutecznie ewangelizować, to nie bójcie się opowiadać takiego świadectwa, jakie faktycznie przeżyliście. Na tym świadectwie i tylko na tym świadectwie jest Boża moc. Na innym nie ma. Diabeł przychodzi z taką głupotą, aby potęgować swoje grzechy, żeby dobrze wypaść. Stara sztuczka jak się. Pamiętam, jak ja składałam świadectwo w kościele. Po mnie miała wyjść złożyć świadectwo dziewczyna, która pracowała w biurze u nieżyjącego byłego prezydenta Kaczyńskiego. I jak usłyszała moje świadectwo, to chciała się wycofać, bo powiedziała, to ja chyba nie spotkałam Jezusa. I pastor tejże wspólnoty powiedział do niej, a dlaczego tak uważasz? Bo ja nie mam takiego świadectwa. To znaczy, że nie dałeś tak się umurzać diabłu. Nie potęgujmy swoich grzechów tylko i wyłącznie po to, żeby dobrze wypaść. Musimy wierzyć w prawidła Boże. Zwyciężamy diabła przez słowo świadectwa swojego. Bóg wie i diabeł wie, w jakich okolicznościach, jak, gdzie, o której godzinie spotkałeś się z żywym Bogiem. Na tym i tylko na tym jest Boża moc. Na niczym innym nie ma. Na wymyślonych historiach nie ma. Składajcie świadectwa faktycznie tak, jak spotkaliście Jezusa. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. My uwielbiamy Ciebie. Jesteś godzien wszelkiej czci, wszelkiej chwały i wszelkiego pokłonienia. Uwielbiamy Ciebie. Ty, który zgładziłeś każdy grzech, każdą chorobę, każdą niemoc. Ty, który wziąłeś wszelki trud na siebie, aby nam było lekko. My uwielbiamy Ciebie. My dziękujemy Tobie, że Ty zostałeś odrzucony, abyśmy my mogli być zaakceptowani. My dziękujemy Tobie za wszystko, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. My dziękujemy Tobie, że wszystko to, co należało się nam z powodu naszej grzeszności, spadło na Ciebie. Uwielbiamy Ciebie za obfitość tego wszystkiego, co płynie z krzyża. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo jestem wdzięczna.
Dziękujemy Ci, że zbawienie
Ci, że zbawienie wykonało się na ziemi. Dziękujemy 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 Ci, że zbawienie wykonało się na ziemi. Jego wielcy wypełniają miejsce
święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Pan. Święty, święty, święty jest nasz Bóg. I aniołowie Jego wielcy wypełniają. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to.
Proszę, żeby wyszły do przodu takie osoby, które mają w ostatnim czasie ponadprotowe bóle w tylnej części głowy. Nie miałeś takich rzeczy wcześniej. Zaczęło się pojawiać w ostatnim czasie. Wyjdź do przodu. Tył głowy. Ducha. Ja nie pozwalam mu więcej działać w tym ciele. Przez imię Jezus.